Jak nauczyć psa dzwonić na dzwoneczku. Prowadzenie klikera. Przygotuj kliker, smaczki, dzwoneczek wiszący na wysokości nosa psa. Kliker służy do precyzyjnego określenia czasu. Moment, który chcemy pokazać, to ten, w którym pies wykonuje oczekiwane zachowanie. Weź do jednej ręki kliker oraz kilka smaków. Kliknij i od razu wydaj psu smaka. Powtórz 10 razy. Celem ćwiczenia jest nauczenie psa, że po kliknięciu zawsze dostaje smaka. Ty też się tego naucz. Po kliknięciu zawsze wydajesz smaka, nawet jeśli kliknąłeś przez pomyłkę. Ten etap możesz zakończyć, kiedy pies po usłyszeniu klik spodziewa się smakołyka. Daje temu wyraz, patrząc na Ciebie lub na Twoje dłonie, oczekując przysmaka. Idź dalej. Dziś będziemy wymagać od psa kreatywności. Nagradzaj, kiedy stara się i oferuje różne zachowanie. Na początek nagradzaj każdy przejaw kreatywności. Kiedy się poruszy, wstanie, siądzie, szczeknie, cokolwiek. Klik nagroda. Kiedy pies się stara, wróć do dzwoneczka. Możesz go pokazać palcem. Jak pies tylko rzuci na niego okiem, klik nagroda. Powtórz 5-10 razy. Teraz klikaj, kiedy pies zbliża się do dzwonka. Na początku choćby centymetr. Poczekaj chwilę. Daj psu pomyśleć. Kiedy pies podchodzi do dzwonka i opanował schemat podejście klik nagroda, przejdź do kolejnego etapu. Poczekaj, aż dotknie dzwoneczka. Klik nagroda. Kiedy dotyka dzwoneczka, ten w końcu zadzwoni. Klik nagroda. Jeśli nie wychodzi, wróć szybko do poprzedniego etapu. Najgorsze, co możesz zrobić, to doprowadzić do frustracji. Nie pozwalaj na więcej niż dwie nieudane próby. Przy kolejnej obniż wymagania. Nagródź jakikolwiek ruch. Kiedy pies opanował schemat dźwięk klik nagroda, wprowadź komendę. Zadzwoń na dzwoneczku. Zadzwoń na dzwoneczku. Zadzwoń. Teraz możesz odsunąć ją od dzwoneczka. Najpierw pół metra,
Jeśli nie sprawia to problemu, kolejne pół i tak dalej. Kiedy coś nie wychodzi, wróć do poprzedniego etapu. Ułatw zadanie tak, aby pies wykonywał je poprawnie. Nie martw się, jeśli powrócisz do samego początku. Powodzenia!